so many pieces all back together now. What's your vision? Nie kreska lje ojciec Piotra Kraki. Miał 78 lat. Nie kreska lje Tadeusz Krako. Dziennikarz zmarł w sobot, 23 lutego o 3:30 nad ranem. O jego śmierci poinformowała rodzina za pośrednictwem Facebooka. Ojciec słynnego dziennikarza Piotra Kraki zmarł w wieku 78 lat. Moje serce poznało straszny oddech śmierci. Dziś przypomnienie czasu, w którym pojawiłem się na tym, wiecie, prowadzony przez gwiazdę Antares z konstelacji Skorpiona. Jutro poznam swój dzied decydujący o kreska lyciu lub kresie. Jeli napisz następny komentarz, będzie to znaczy bo, kreska lcigle jestem z wami przyjaciele. Jeli będzie nim milczenie. Wtedy kreska ignajcie, taki wpis, sugerujcy, kreska e dziennikarz nie kreska lje pojawi psi w sobot, 23 lutego około 3:30 na facebookowym profilu Tadeusza Kraki. Chwil później informacjo, mierci Kraki potwierdzi ba jego kreska ona, Ewa Sochacka Krako. Tadeusz Krakobyb kreska onaty z Barbar Pietrewicz. Owocem jego map kreska etstwa z producent filmów jest słynny dziennikarz Piotr Krako. Druk kreska on Kraki bybani na teren tief, znite kreska si rozstap. Byby dziennikarz ma tak kreska e córek, F. Która jest dziennikark. Jego trzecia kreska ona Ewa równie kreska pracuje w mediach. Tadeusz Krako byb dziennikarzem telewizyjnym, re kreska lserem, publicyst oraz dyplomat. Byb laureatem 3 złotych ekranów i nagród Zakopiackiego Festiwalu Filmów o Sztuce. Zrealizował mnóstwo reporta kreska Y zagranicznych m.in. z Włoch, Kuby, Litwy, Rosji, USA, Szwecji, Niemiec i Chorwacji. Autor kilkudziesięciu tytułów literatury faktu, m.in. literackich rozmów z Jerzym Turowiczem, Arturem Midzyrzeckim i profesor Adamem Zielickim.